Chciałem to spytam właśnie w kolejnym materiale na moim kanale. Dziś po raz kolejny przetestujemy sobie petardy Jumbo Color Whistling Thunder od Funke. Mówię po raz kolejny dlatego, że testowałem już te petardy na kanale wcale nie tak dawno i spytacie się, czemu testuję drugi raz, skoro poprzedni też był tak niedawno. Dlatego, że wtedy testowałem wersję starą, wersję na NWP. Ta wersja już jest wersją z CE, już jest wersją nowszą, bo z 2016 roku wciąż nie jest to najnowsza, bo ciągle jest to jako petarda, a nie imiter dźwięku, ale wciąż jest dużo nowsza od tamtych petard. Już wam pokazuję. Oczywiście, jeśli nie widzieliście tamtego odcinka, serdecznie zapraszam. Bardzo dobre, klasyczne petardy, chyba z 2011 roku, z tego co pamiętam. Także jest moc. Rzekomo 11 gram jeszcze wtedy. Tutaj już mamy ładną gramaturę podaną, 75 gram na całe opakowanie, a w opakowaniu jest 10 sztuk. Oczywiście CO posiadają, jest to produkt od Funke. Kod produktu tych petard to FP5SG. Petardy na klasie trzeciej, nie jako emiter dźwięku. Różnice budowy petardy widać zdecydowanie. Pokażę wam jak wygląda petarda stara. Tak wygląda, przepraszam, 2012. Z 2012 Jumbo Color Whistling Thunder, a tak wygląda nowsza z 2016. Akurat miałem przy sobie, bo wziąłem kilka JWCT do luźnego strzelania. Zapraszam was w tym momencie jeszcze do sklepu Fajerwerki Shop. Tam z kodem PYROGANG zgarniecie 15% zniżki na swoje zakupy. I od razu przepraszam, że tak wieje, ale no nie moja wina. Mam nadzieję, że na materiale aż tak tego nie będzie czuć. Zapraszam jeszcze do opisu, tam znajdziecie linka do mojego Instagrama oraz do TikToka. Serdecznie zapraszam, można tu pooglądać sobie trochę TikToków oraz po prostu zdjęć. I nie tylko. Także co tu dużo mówić? Petarda, klasyk. Petarda praktycznie niedostępna w aktualnych czasach, ale postrzelać trzeba, bo czemu nie? Mam nadzieję, że komuś przypomnę starą dobrą pirotechnikę, a znam swoich widzów i wiem, że nie jedna osoba, która będzie pisała komentarz pod tym filmem, ma takie petardy w zapasach i to całkiem niemało, więc można tylko zazdrościć, chociaż zazdrość jest zła, więc może nie. Dobra, rzucamy pierwszą, ale no co jak co. Tych petard nie da się nie lubić. Odrzuciłem w miarę daleko. I tak dostałem ładną falą. Świetne petardy. Przejdziemy się. Zobaczymy, co tam w trawie zrobiła. Mimo, że tak luźno rzucone. Świetny wybuch, świetna flarka, duża dziura. Żeby zobrazować wam dziurę, wykorzystamy jeszcze trawę typu wyższa, a nawet jakieś krzaczory, bo to trawą nazwać się nie da, więc nie będzie pewnie aż tak dużych dziury jak w jakiejś trawce, ale myślę, że i tak dziura spora będzie. Także lecimy Jumbo Color Whistling Thunder po raz drugi, tym razem w takich krzaczorach. No pokażę na pewno moc, nie oszukujmy się, petarda świetna, 7 gram, 7,5 grama mieszaniny, piękna flara, świetny wybuch. Myślę, że nie tylko ja je lubię bardzo. Wleciała. Jak ona skręciła? Ona musiała się sporo odbić, ale no patrzcie jak tu jest przysmolone. Jest dziura widoczna. Wcale nie mała, co jak co to jest bardzo, nie wiem co to za krzak, ale jest bardzo no twardy, te łodygi są nawet grube, więc taka dziura w takich zaroślach to nie jest wcale mało. Pokazuje to moc, chociaż wydaje mi się, że petardy starsze są dużo mocniejsze.
sumie mam jedną sztukę przy sobie. Po prostu odpalę ją teraz, zamiast odpalać ją w luźnym strzelaniu. Myślę, że dość logiczne. Także najpierw poleci stara, później nowa. Będzie takie małe porównanie. Wiadomo, nowa ma milion razy lepszą jakość wykonania, ale może jest znacząco słabsza, kto wie. Pali się. Teraz leci nowa. To była stara, zdecydowanie mocniejsza. Nowa też mocna, bardzo mocna, ale stara zawaliła takim basem, tak mnie zakorkowało z takiej odległości. Proszę bardzo, dziury, nawet widać po takich dziurkach na trawie luźno rzuconej, że zdecydowanie mocniejsza stara, ale no wiadomo, mi będzie ciężko dorwać te stare, nawet te nowe jest ciężko dorwać. Widzicie moją torbę? Widzicie ją, bo na chwilę się zatrzymałem, bo znalazłem jeszcze, że zostawiłem opakowanie po petardkach wczoraj, jak nagrywałem. A no nie można śmiecić, pamiętajcie. Także jako bonusik będą jeszcze dwa razy exploder od superpower. Oj, oj, oj. Dobra, to był exploder od superpower. Raczej widzicie, która jest mocniejsza, co nie zmienia faktu, że co jak co nowa, nawet nowa Jumbo Color Whistling Thunder zdecydowanie mocniejsza od praktycznie wszystkich nowych petard. Nawet nie praktycznie, po prostu jest mocniejsza od wszystkich nowych petard. No, klasyczek niezniszczalny, bardzo mocny. No i bardzo dobrze, że kiedyś takie coś było i bardzo dobrze, że mimo wszystko trochę osób skitrane ma te petardy. Jako bonusik, wczoraj nagrywałem taki karabinek na spontanie, posprzątałem to, co zostało z karabinku, jest tu jeszcze trochę niewypalonych petard, wrzucę tam naszą Jumbo Color Whistling Thunder, no i po prostu zrobimy destrukcję ich, bo taka petarda, myślę, że wysadzi bez problemu. Ale coś jeszcze myślę, że flarką może odpalić. Więc zobaczymy. Nóż poszedł w ruch, żeby wydostać ląd. Ląd też, patrzcie, jakość wykonania tego produktu. Wszystko owinięte bibułką, ląd długi, jakościowy, niepołamany. Coś świetnego. Także można tylko zazdrościć nam samym, co kiedyś mieliśmy, a czego nie mamy teraz. Dobra, także odstawiamy nasz kocioł. Będzie to wspaniała zupa. Mam nadzieję, że garnek przetrwa. No bo chciałbym jeszcze coś na nim przedostawać dziś. Dobra, odpaliliśmy ląd. Wyszło to, co chciałem. Wyszedł mały karabinek jeszcze. Ale mam nadzieję, że chociaż przez sekundę widzieliście to kółko, które powstało. O kurcze, pieczone. No coś wspaniałego. Garnek jest gorący. Garnek... A, gorący fest. Ała, ała, dobra. No, żyje, na szczęście żyje. Ale zrobiła się z niego wydmuszka, można powiedzieć. Proszę bardzo. I tak sprzątania trochę będę miał, ale już trochę mniej, bo dużo petard rozpłynęło się w powietrzu przy takim wybuchu. Nie oszukujmy się. Także mam nadzieję, że odcinek się podobał. Trzymajcie się. Napiszcie mi w komentarzu swoją opinię o tych petardach. No i co? Czekam na komentarze. Zapraszam do konkursu i na Insta. No petardy świetne. Szkoda, że ich dzisiaj nie ma. Na tym myślę, że skończymy. Trzymajcie się. Cześć jeszcze raz.